Państwa mam ogromny zaszczyt wręczyć Państwu w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie. Pani Janina Ruchała i Pan Antoni Ruchała. Zaraz o tym porozmawiamy, z niecierpliwością czekam. Jeszcze legitymację. Założyć czy nie założyć? No w końcu nie wiemy. Pani Janino, to żeby Pani nosiła tutaj już wyraźnie prawdopodobnie. Pani Janino, taka sama zawiązanka na Pani ręce. Z życzeniami wszystkiego dobrego. Nie, proszę bardzo, to jest na Pańskie ręce. No i życzenia przede wszystkim zdrowia, radości, spełnienia wszelkich marzeń, wszystkiego co dobre dla Państwa, żeby mąż, tak jak w młodości, co do widzenia, albo co dzień kwiaty przynosił, Pani, żeby na rękach nosiła i wszystkie spełniała zaciarki, żeby teraz to życie było uspane różami. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Pani Irena Śmiarowska i Pan Czesław Śmiarowska. Również Państwu wszystkiego dobrego, spełnienia wszelkich marzeń. Wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim zdrowia w tym takim trudnym czasie, żeby można było z tych urodów życia korzystać. I teraz Pani Wanda Szczubelek i Pan Kazimierz Szczubelek. Teraz Pan Józef Jabłoński i Pani Krystyna Jasko. Państwo zobaczcie, że są uśmiechani, to są moi sąsiedzi. Ja nie wiedziałem, że już 50 lat są ze sobą, ale się okazuje, że jednak tak. Nie znam, ale 30. Ile? 35. Tutaj się już nie będę życzył, żeby na rynku cię mąż nosił, bo widzę, że wiem, jak cię nosi. Ode rana do wieczora. Tak? Nie. Kochani, również dla Was zdrowia, wszystkiego dobrego, wszelkiej radości. Jeszcze 50 lat przynajmniej ze wzajemnym szacunkiem i wzajemnym wsparciu. Wszystkiego dobrego. Żeby ci koziurka, wnuczka się nagrywa. Już wszystkie mamy. Panie Burmistrzu, może coś postanowić? Państwo pozwolicie, że przy Was panem muszę się powiedzieć. Mężczyźni nie mają... Bardzo bym prosił tylko troszeczkę bliżej.